Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu, no może nie danie, bo dzisiaj będzie trunek. Serdecznie zapraszam na domową nalewkę pomarańczową z delikatnym posmakiem od kawy. Jak to nalewka musi trochę postać, 6 tygodni musi się macerować, następnie kilka miesięcy w butelce, żeby nabrała tego fajnego nalewkowego posmaku, tak żeby palił nie na podniebieniu, tylko w żołądku i żeby zostawiała na podniebieniu ten subtelny pomarańczowo-kawowy posmak. Mam nadzieję, że Wam posmakuje, jest godna polecenia. Jeśli możecie i chcecie spożywać alkohol, to ten przepis jest wart wypróbowania. Zachęcam. Po przepis i składniki odsyłam na www.skutecznie.tv. A teraz filmik. Zapraszam. Do garnka wsypuję 400 g cukru i dolewam 250 ml wody. Włączam grzanie i gotuję do czasu, kiedy cukier się rozpuści, a w garnku powstanie cukrowy syrop. Czekam, aż syrop całkowicie się zagotuje. Musi się mocno gotować, szczególnie jeśli dodawałam tutaj wodę, która była nieprzygotowana. Po czym wyłączam grzanie i zostawiam syrop do całkowitego ostygnięcia. No i kiedy syrop już ostygł, można go wstawić do miski z zimną wodą lub wystawić na zewnątrz, jeśli jest odpowiednia temperatura, dzięki temu stygnie szybciej. Musi być co najmniej w temperaturze pokojowej lub chłodniejszy, bo za chwileczkę będę dolewać tutaj spirytus. Syrop odstawiam na bok i szykuję pomarańcze oraz kawę. Pomarańcza najlepiej ekologiczna, jeśli nie, no to trzeba ją dokładnie wyszorować i sparzyć, tak żeby skórka była, powiedzmy, bezpieczna. I kroję ją teraz na połówki bądź na ćwiartki. Piękna i soczysta, pachnie przepięknie, bez pestek. Gdyby były pestki, to staram się je usunąć. Jeśli zostanie jedna czy dwie, to nic strasznego się nie dzieje, ale zazwyczaj staram się je usunąć. I teraz pomarańcze przekładam do dużego słoja, w którym będę trzymać nalewkę. Dodaję tutaj ziarna kawy w całości. 5 gramów, jedna łyżka, policzyłam ziarenka, 46 ziarenek. Już teraz wygląda to przepięknie. I zalewam to syropem pomieszanym ze spirytusem. Ja łączę je w garnku i dopiero tą mieszanką zalewam zawartość słoja. Można też, myślę, zalać syropem i dopiero później uzupełnić spirytusem i całość pomieszać. Do tej ilości syropu dodaję pół litra spirytusu, 95%. Przez chwilę dokładnie mieszam, kiedy mam pewność, że syrop dobrze połączył się ze spirytusem. Dolewam go do słoja, zalewając pomarańcze i kawę. Przykrywam i zostawiam pod przykryciem na jakieś 6 tygodni, żeby to naciągnęło. No i trzymam to w zamknięciu, w ciemnym, w miarę chłodnym miejscu, na przykład w szafce czy w spiżarni. Co 2 dni będę tym wstrząsać energicznie, mieszając tak, żeby całość przegryzała się równomiernie i wrócę za 6 tygodni, by pokazać, jak wygląda zawartość słoja. U Was minie zaledwie chwila. Minęło 6 tygodni. Nalewka wygląda tak, złapała przepiękny kolor, jeszcze przyjemniejszy zapach. Trzeba ją teraz zlać z nad kawy i pomarańczy, a następnie przesączyć przez bibułę, najlepiej przez bibułę do butelek, zakręcić i zostawić jeszcze na jakieś 3 miesiące, wtedy bowiem jest najlepsza. Naprawdę bardzo przyjemny zapach. Czysta, przejrzysta, klarowna, o cudownym pomarańczowym posmaku i bardzo subtelnym, delikatnym posmaku kawy, wyczuwalnym dopiero po pierwszym łyku. Naprawdę wspaniała nalewka, trochę jak na każdą nalewkę trzeba na nią poczekać, ale warto. Jeśli chcecie i możecie spożywać alkohol i lubicie nalewki, to do tej gorąco zachęcam. Smacznego!